Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Tu Karolina z bloga Savory or Sweet, jak zawsze. Dziś mam dla Was kolejny przepis, naprawdę świetny przepis na przepyszną karmelową, nawet źle powiedziałam, nie jest to karmelowa, a jest to krówkowa tarta. Kruchy spód, kremowy, krówkowy krem na bazie tofu i krówek. Krówek, super krówki. Właśnie tych krówek, super krówki, pewnie bardzo dobrze je znacie. Są to krówki wegańskie, chyba jedyne na naszym polskim rynku. Są one naprawdę świetne, mają super skład, są wegańskie. Cukier kokosowy, mleko kokosowe, syrop ryżowy, białko słonecznika. Naprawdę jest to super, super, super skład, jak na krówki. Po prostu ja wierzę bardzo w cukier kokosowy. Sama używam go w mojej kuchni, ponieważ ma bardzo niski indeks glikemiczny i po prostu smakuje bardzo, bardzo dobrze. A na górze ta tarta ma jeszcze taki oto krem krówkowy. To jest akurat krem orzechowo-kakaowy. Ostatnio testowałam również pistacjowo-krówkowy. Taki pistacjowo... jakiś tam, jest również bardzo, bardzo dobry. Więc krówki są Wam niezbędne do przygotowania tego ciasta. Zmieniają one oblicze tarty. Jak wspomniałam, to nadzienie naszej tarty jest przygotowane na bazie tofu i krówek. Jeśli jesteście hejterami tofu, spoko, loko, nie czuć tam tofu. Tofu ma tą niesamowitą właściwość, że nie posiada własnego smaku, jeśli jest to tofu naturalny. I wiele osób narzeka, że tofu nie ma smaku, więc po co je jeść? No właśnie, jest to super zaleta tofu, ponieważ można przygotować z niego nawet słodycze, tak jak teraz Wam pokazuję. Tofu dodaje po prostu taką kremową konsystencję, bardzo taką mięsistą, prawie taką... nie wiem, sernikową, nie wiem jak to nazwać, więc tarta jest wyśmienita. Na górze jeszcze udekorowałam ją większą ilością krówek, żeby było jeszcze bardziej słodko. Jest to przepis w 100% wegański, jest to przepis również bezglutenowy dla wszystkich ludzi, którzy nie mogą spożywać glutenu lub po prostu mają hejta na gluten, więc jest to przepis tak zwany bezgluten. Naprawdę każdy sobie poradzi z tym ciastem, ponieważ nie potrzebujecie tutaj żadnych zaawansowanych technik cukierniczych, nic z tych rzeczy, wystarczy tylko blender i piekarnik. Więc jeśli jesteście zainteresowani, ponieważ z pewnością te zdjęcia mówią same za siebie i pewnie już Wam ślinka cieknie, spoko, lećcie do sklepu po super krówki, po tofu i chodźcie ze mną zrobić tą pyszną tartę. Więc przygotowanie tarty zaczynamy od odpakowania naszych krówek. Każdą z nich wyjmujemy z papierka oraz dzielimy na mniejsze kawałki, ponieważ wtedy będzie łatwiej je rozpuścić. Następnie wrzucamy wszystko do małego garnuszka. Naszym celem jest rozpuszczenie krówek, więc delikatnie podgrzewamy wszystko. Krówki zaczną się w tym czasie topić, zaczną tworzyć krówkowy syrop. Ważne jest to, by podgrzewać wszystko bardzo powoli, by nie przypalić naszych krówek. Z czasem wszystko zacznie ładnie się topić i zobaczycie, że konsystencja zaczyna być jednolita. Pamiętajmy o tym, by cały czas mieszać i nie odstępować masy na krok. Gdy wszystko będzie już ładnie roztopione i nasz syrop krówkowy będzie jednolity, bez żadnych grudek, dodajemy mąkę ryżową. Jest to teraz bardzo ważne, żeby bardzo energicznie wszystko wymieszać, by uniknąć grudek. Mieszamy bardzo, bardzo dokładnie, a następnie gotujemy przez około 2 minuty. W tym czasie nasza krówkowa masa trochę bardziej zgęstnieje. Gdy zacznie ona przypominać taki jakby budyń, wtedy jest czas, żeby zdjąć ją z gazu. Pamiętajcie o tym, by cały czas mieszać, by nie przypalić naszej masy. Konsystencja powinna być taka, jak pokazana na filmie.
Następnie do kielicha wrzucamy odciśnięte z wody naturalne tofu. Ważne jest to, by pozbyć się nadmiaru wilgoci z tofu, ponieważ dzięki temu konsystencja będzie po prostu lepsza. Do tofu dodajemy olej kokosowy, można go wcześniej stopić, aczkolwiek gorąca masa krówkowa praktycznie sama go stopi. Następnie dodajemy jedną łyżeczkę proszku maca, maka, nie wiem, zwał jak zwał. Nie musicie jej dodawać, ale według mnie ma ona lekko karmelowy smak i po prostu jest super. Dodajemy oczywiście sól, która jest bardzo ważna, bo uwydatnia smak, oraz dodajemy naszą gorącą masę krówkową. Ważne jest to, żeby wszystko dokładnie zeskrobać i żeby zadbać o to, żeby cała masa została przetransferowana do kielicha, ponieważ to jest nasz słodzik i jest tutaj on bardzo, bardzo kluczowy. Następnie należy wszystko bardzo dokładnie zblendować. Tutaj nie radziłabym szczędzić na czasie, ponieważ im bardziej zblendowane, tym lepiej. Gdy konsystencja będzie już bardzo, bardzo kremowa i jednolita, możemy odłożyć masę na bok, a w tym czasie zajmiemy się kruchym spodem naszego ciasta. Do osobnej miski wsypujemy miks mąk. Jest to mąka jaglana, mąka owsiana i mąka ryżowa. Następnie dodajemy nasiona chia. W miksie mąk był również proszek do pieczenia. Przemieszaj dokładnie suche składniki. W tym czasie do małego garnuszka dodaj olej kokosowy, cukier trzcinowy oraz syrop klonowy. Dodaj również odrobinę wody. I wszystko rozpuść na małym ogniu, by olej kokosowy się stopił, a cukier trzcinowy połączył ze wszystkimi składnikami. Gorący płyn wlewamy do naszych suchych składników i wszystko dokładnie mieszamy. Staramy się, by nie było żadnych grudek i by masa była możliwie jak najbardziej jednolita. Gdy wszystko jest wymieszane, umieszczamy masę do lodówki na około 20 minut, tak by masa była bardzo dobrze schłodzona i by była twarda. Dzięki nasionom chia oraz olejowi kokosowemu masa będzie naprawdę dość zwarta i będzie można łatwo wyłożyć nią spód blaszki. Tak więc, gdy masa będzie już schłodzona, rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Ja wyłożyłam tutaj folię, ale jednak lepiej się sprawdzi papier do pieczenia i wykładamy naszą masę. Tworzymy po prostu taki spód, który na brzeszkach będzie troszeczkę wyższy, by stworzyć taką ładną nieckę, którą wlejemy naszą krówkową masę. Pieczemy spód przez około 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza i następnie wyjmujemy ciasto, wykładamy masę krówkową, wyrównujemy całą powierzchnię i z powrotem umieszczamy w piekarniku na następne 20 minut. Po tym czasie spód będzie jeszcze bardziej dopieczony, kruchy i po prostu fenomenalny, a masa krówkowa zgęstnieje i będzie przypominała konsystencją taki karmelowy toffee sernik. Gdy ciasto już przestygnie, umieszczamy je w lodówce, by się dobrze schłodziło, ponieważ takie ciasto najlepiej smakuje schłodzone. Gdy ciasto już będzie kompletnie ostudzone i chłodne, wtedy będziemy je dekorować. W tym celu odpakujemy kolejne opakowanie krówek i pokroimy je na mniejsze kawałeczki, żeby po prostu ładnie wyglądały. Ciasto smarujemy kremem, ja używam właśnie tego orzechowo-kakaowego kremu Super Krówka i następnie układamy nasze cukierki. Krem sprawia, że nasze krówki idealnie przylegają do ciasta i nie odpadają.
Możecie udekorować ciasto dowolnie, wedle waszych preferencji. Niemniej według mnie te kawałeczki krówek nie dość, że jeszcze bardziej dosładzają nasze ciasto, jest ono po prostu lepsze, to jeszcze zmieniają one trochę teksturę ciasta i dzięki temu jest ono jeszcze ciekawsze. By z łatwością rozsmarować krem czekoladowy na naszym cieście, polecałabym, by wyłożyć go z lodówki, jeśli go właśnie tam przechowujecie, na około godzinę. Wtedy będzie on płynny i idealny do rozsmarowywania. Jak wcześniej wspomniałam, ciasto najlepiej smakuje, gdy jest dobrze schłodzone. Dlatego nie szczędźcie na tym czasu. Według mnie 4 godziny to jest minimum, by wszystkie smaki przeszły. Dzięki temu również masa krówkowa trochę bardziej stężeje i będzie bardziej zwarta. Ciasto jest naprawdę fenomenalne i bardzo, bardzo polecam Wam ten przepis. Jak widzicie, jest ono super proste i praktycznie polega tylko na porządnym zblendowaniu masy krówkowej oraz wymieszaniu dokładnie wszystkich składników na spód ciasta. Rzeczami, o których warto pamiętać, jest to, by nie szczędzić na dodatku soli. Naprawdę sól tutaj uwydatnia smak i sprawia, że przełamuje to troszeczkę tę słodycz krówek. Ja na przykład bardzo lubię smak słonego karmelu, więc jeśli lubicie, nie bójcie się dodatku soli. Jeśli chodzi również o wykładanie tego kruchego spodu do formy, to polecam Wam naprawdę nie szczędzić na czasie i schłodzić najpierw tą ciasteczkową masę, zanim ją przełożycie do formy, ponieważ wtedy nie będzie ona przylegać do Waszych dłoni i będzie po prostu łatwiej. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek trudności, ponieważ masa jest dość klejąca, wtedy możecie lekko zwilżyć dłonie i będzie naprawdę o wiele łatwiej. Ciasto przechowujemy w lodówce. Dzięki temu na dłużej zachowa swoją świeżość. Niemniej nie musicie się bać, że szybko się zepsuje. Minimum 5 dni do nawet tygodnia może ono spędzić w waszej lodówce. Na podstawie tego przepisu możecie zrobić również mini tarty, na przykład wykorzystując formę do mafinek i już zrobić takie mini tarletki, ale to już wszystko jest wedle waszych preferencji. Ja tym razem chciałam zrobić jedno duże ciasto, ponieważ wygląda bardzo elegancko i efektownie. Okej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten przepis się Wam spodobał i że go wypróbujecie. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, więc mam nadzieję, że to zachęci wielu z Was, żeby go przetestować. Przypominam raz jeszcze, że przepis jest bezglutenowy i wegański. Yes! Jest to bardzo słodkie ciasto, więc jeden kawałek naprawdę jest w stanie zaspokoić wszystkie Wasze cukrowo-słodkie, słodyczowe zachcianki. Jeśli lubicie smak tofi, jeśli lubicie smak krówek, to to jest przepis dla Was. Nie ma co tu więcej gadać na ten temat. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli się Wam podobało. I widzimy się następnym razem. Niedługo pojawi się dużo nowości. Już wiecie pewnie z mojego poprzedniego filmu, że napisałam książkę słodyczową, wegańską, więc czekajcie niecierpliwie na więcej informacji. Dobra, już więcej nie mówię, pa, pa!